Dzień dobry, 8 rano. Dzisiaj cały dzień chyba będzie wyglądał tak samo pochmurnie, także informuję, jaka jest godzina. Za chwilę ruszamy z całą ekipą, dzisiaj prawie w pełnym składzie, na kaszubską przygodę. Będziemy jechać szlakiem kręgów kamiennych, a później zobaczymy. Szlak nie jest zbyt długi, ale z tego co słyszałem jest dość wymagający i jest sporo podjazdów, także wycieczka może być dosyć urozmaicona. Co tam masz, Rosie? Zabawki. To nawigację z testów? Tak? Nawigację z testów, daj testowanie ciąg dalszy. Oficjalnie w chipsach znalezione. No jest niedziela, to wiadomo, że musi być pociąg, bo zawsze się jeździ w niedzielę pociągiem. Nie wiem, jak wy macie, ale jedni chodzą do kościoła, drudzy jeżdżą pociągami w niedzielę. Więc normalnie byśmy pojechali od razu rowerami, a stwierdziliśmy, że przy niedzieli trzeba pojechać pociągiem najpierw. Więc jedziemy do Somonina. W Somoninie wskakujemy na nasze rowerki, które są już przygotowane, nasmarowane, wyczyszczone i jedziemy taką malutką traskę, bo tam 30 km, 32 dokładnie, ale może odbijemy sobie gdzieś na bok na jakąś działeczkę, na jakieś oglisko. No i jest jeszcze pomysł, żeby wrócić na kołach, to tak z planów, ale tak naprawdę to tylko Fido ma pomysł, żeby wrócić na tych kołach, cała reszta myślę, że woli pojechać jednak pociągiem wrócić, także zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Mówi, że jest z górki, ale ja wiem, że na Kaszubach jak jest z górki, to za chwilę jest pod górkę. No i wysiadamy w tym Somoninie, deszcz pada, ale już rozgryźliśmy to, bo Paweł jedzie z nami. Więc wiadomo, że nie może być normalnie. Tak. Dobrze, że autem nie przyjechaliśmy, byś się szykował 2 godziny. No a tak gotowy i możemy jechać, nie? I cyk, 9.12, jesteśmy w Somoninie i ruszamy na szlak kamiennych kręgów. Akurat przebiega przez tą miejscowość. Oficjalny początek szlaku jest w Ostrzycach, ale jest to pętla, także nie ma znaczenia, gdzie się w niego włączymy. My startujemy z Somonina. Z tego co słyszałem, szlak jest dobrze oznaczony, także nie powinno być problemu z rozpoznaniem trasy. Jest to szlak czerwony, także ruszamy, szukamy pierwszych oznaczeń. Pierwsze 100 metrów i konkretny podjazd. No, od Somonin elegancka droga rowerowa, był kawałek szosą, ale teraz wygląda to dobrze, no. Oczywiście Rosie pewnie mógłby się do tego przyczepić, żeby liście posprzątali, no ale co zrobię, nie? Będą sprzątali, jak będę tutaj mieszkał dopiero, wtedy się będę czepiał. Na razie, jak jeżdżę tutaj raz do roku, to... Ale jak się wybuduje i liście dalej będą, to będzie awantura w mieście. Przecież ty tu gdzieś tam koło Egierkowa będziesz mieszkał. A nie tam w Somoninie, ty no, chciał tu, w metropolii mieszkać. Ale tu będę jeździł do kolejki, do PKM. Bo dzisiaj, słuchajcie, taka bardzo duża pętla, przed nami jest mordercza trasa, około 33 km. Pierwsze przewyższenia to już tam, Paweł mówi, że już wraca do domu. Ja też już mam dosyć. No ale mamy 56 przewyższeń już, a dopiero kwadrans jedziemy. No powiem wam, także, do górki na Kaszubach. Spoczko. Zmierzamy teraz w kierunku głównej atrakcji, czyli... Wyczechowa! Kamiennych kręgów. Tak, ty już byś na pierogi pojechał. Także kamienne kręgi przed nami. Będziemy czerpać energię z kamienia. I Rosie nam coś więcej na ten temat opowie, bo już kiedyś był naszym przewodnikiem na takiej wycieczce pieszej. Teraz wam powiem tylko, żebyście kamieni nie brali do torebki, bo potem głowa boli od tego. Oznaczenia szlaku bardzo wyraźne. Widać, że świeżutkie. I póki co, no super drogi rowerowe. Bardzo fajnie. Zaczęło się to dobrze. W opisie szlaku było napisane, że 60% to drogi asfaltowe, a 40% szutrówki. No, drodzy Państwo, zjazdy przednie. Co oznacza, że summa summarum gdzieś będziemy podjeżdżać. A tutaj trafiliśmy na zupełnie świeży kawałek. Właśnie taki under construction jeszcze. Także pachnie nowością. My to zawsze mamy farta, bo to Rosie prowadzi z Garminem. On wie, którędy jechać najlepiej. Tutaj jest szlak hutniczy. No właśnie, bo szlak kręgów kamiennych łączy się z szlakiem hutniczym. Ten szlak hutniczy też, panowie, jest fajny, ale myślę, że zobaczmy te kręgi. Śmieją się ze mnie, mówią, że jakoś źle wyglądam czy coś. Pobrany z tyłu i z przodu.
Ja pierdolę, Fido. Będziesz latał? A tu można latać? Można. Czy robimy to wszystko nielegalnie? Wszystko jest legalnie. Wszystko jest legalnie? Tak. A pokaż, bo nigdy nie pokazywaliśmy, co tam masz w tym pudełeczku. Takie pudełeczko mam. W pudełeczku mam takiego nietoperza. Taki ładny mały, nie? No. Chcieli te kręgi nagrywać, a nie tu mnie. Nagramy kręgi, ale jeszcze nie pokazywaliśmy nigdy, jak tutaj procedura startu wygląda. Tak, tego nie pokażę. Właśnie masz tą władzę. Ja pokazuję tylko to, na czym mi zależy. I co mogę. I co chcę. Tak. Przede wszystkim, co trzeba zrobić? Trzeba odpalić aplikację Drone Radar i sprawdzić, czy można tu latać. Czyli robimy wszystko legalnie. Tak. Sprawdzamy, czy można tu latać. Zielone. Można. No check-in. Zameldowani i latamy. Tak, żeby nie było, u nas wszystko jest po legalu. Nawet tak na czerwonym świetle przejeżdżamy, to i tak po legalu. Jesteśmy, moi drodzy, na cmentarzysku, czyli na kamiennych kręgach. Niektórzy się ich boją. My dlatego przyjechaliśmy tutaj za dnia, ponieważ w nocy może byłoby tutaj strasznie. Słuchajcie, tak szliśmy, gadaliśmy w sumie o tym, że to jest bardzo blisko Gdańska, bardzo blisko naszych domów. O tych kręgach może chwilę. Mamy tutaj kilka takich górek. Te górki to są tak naprawdę grobowce. Bo w ogóle kamienne kręgi, kurhany to są grobowce. I podobno jest tutaj 150 grobów płaskich. Czyli krótko mówiąc, to jest cmentarzysko tak naprawdę. Tak jak my dzisiaj grzebiemy naszych bliskich na cmentarzach, tak kiedyś grzebano na takich właśnie miejscach. I co, nazwijmy to, ważniejsza osoba, chociaż pewnie jak zauważycie, to bogatsza po prostu, miała taki kurhan, czyli taką górkę. A zwykli ludzie mieli takie groby płaskie. Niektórzy mieli kamień, ale pewnie część nawet nie miała żadnego kamienia. Fajnie, że zaczynamy dbać o te miejsca, że zaczynamy je oznaczać, że możemy tutaj przychodzić i patrzeć. No i też trochę tej historii się uczyć. Piękny teren, piękne okoliczności przyrody. Ogólnie Kaszuby są bardzo ładnie pofałdowane. Będziecie mogli dzięki nam zobaczyć z góry, jak wyglądają. Tak, dron robi robotę, prawda? I mówisz, że ile lajków jest za drona zawsze? 100. 100. Jak będzie 200 lajków pod następnym filmem, to polecimy w kosmos. Słuchajcie, polecimy w kosmos tak czy inaczej. Ale nie, podobno dron robi robotę. A wy co uważacie? Dron robi robotę, czy to jest bez sensu tym dronem latać, tak? Pokazywać to z góry. Bo Fido to kupił, a uważam, że to wyrzucone pieniądze w błoto. Ile by za to było butelek whisky za tego drona? To wszystko z kawek jest. Tylko wtedy... poza tym tego drona mam na testach. No. Myślę, że najlepsze są te kręgi mocy, w których już kiedyś byliśmy i Adam tam ładował się energią i do dzisiaj tak... Do dzisiaj mam telefon ładowany. No, wystarczy, że dotknę ręką telefon i pach, od razu 100% bateria. Tak, tak, tak. To będzie lepsze miejsce. Ono było tak w lesie, nie? A tam też będziemy? W Węsiorach? Nie, to chyba nie jest na naszej trasie. To, ale... Tam kiedyś pojedziemy, to naładujemy sobie znowu. Ja sobie drona tam naładuję. No, dron też jest dobry, ale można też teraz w dobie kryzysu naładować na przykład akumulator i sobie w domu na przykład kuchenkę odpalić. Wojtas, co robisz? Rozi w końcu spełnił swoje groźby. Spuścił mi powietrze z kół, dlatego ledwo co za nimi nadążyłem. Wojtas miał... Ale niestety już powoli to naprawiam. Wojtas wymyślił, że jeździ fatbike'iem, myślał, że jeździ i miał jeden bar w kołach. Jest coraz lepiej. 6 kilometr, a my już zrobiliśmy przerwę co najmniej 15-minutową. Także myślę dzisiaj, nakręcimy tych kilosów. Ale to chyba nie o to chodzi, prawda? Tak jak już mówiliśmy. Kolarstwo przygodowe. Paweł, my wracamy już, to już jest wszystko, to już jest koniec wycieczki, wracamy do pociągu. Zobacz, Paweł, jest tu postój, a oni się nie zatrzymali. A kawka? Moc jest. Patrz, jak Rozi poszedł, jak dzik w borówki. Ja się przejdę. Bo ja już jak się zakopałem. No, ty, a te moje łyse, to zobacz, jak idą. Wypadek, widzę, był. Koza leży. Jak ci się podobał ten odcineczek?
Powiem tak, idealne dopasowanie przełożeń i jechało się idealnie. Mimo że góreczka była zacna, to przełożenia dały radę. Zjeżdżamy jeszcze raz? Nie, dzięki. Teraz mniej przyjemny fragment główną szosą, ale zapowiada się, że to tylko kilkadziesiąt metrów i skręcamy zaraz w prawo. Sławki, po kaszubsku. Nie umiem odczytywać nazw po kaszubsku, ale być może właśnie tak się to odczytuje. No, powiem wam, że kocie łby plus błotko plus deszczyk, idealny przepis na glebę, ale myślę, że gleby dziś może nie będzie. Aczkolwiek ślizgam się z prawej do lewej. Panie, a gdzie to jest stacja? A nie wiem. W Sławkach miała być stacja. Musisz poszukać swojej stacji. Ty no, tam jest stacja. A. To nie jest stacja. To jest stacja. A, to jest stacja. Będziesz podjeżdżał pod tą górę, jak będziesz jechał do domu? No właśnie, teraz bardziej się zastanawiam. Chyba muszę kupić elektryka jednak. Muszę zweryfikować swoje postanowienia. Nie macie jakiegoś elektryka na sprzedaż tanio? Jeszcze raz wiesz, kup opony, kup felgi. I co tam gravelowcy? Jak tam wasze widelce z przodu? Amorki wyłapują wszystko. Kocie łby nam jest straszne. Mój amorek najlepszy. Piękna ta nasza kolej pomorska, metropolitalna, prawda? Uważam, że najpiękniejsza. Ty, Rozji, bo ty się tak na wszystkim znasz, a umiesz ty czytać te kaszubskie nazwy miejscowości? Jo. Jak to było? Ale nie przeczytałem tego. Rąty? Aha. Czy Sławki? No nie wiem właśnie. Myślałem, że mi właśnie przeczytasz. To wymawiasz tak samo, tylko piszesz inaczej. Okej. Okay. O, widzę, że znowu górka. Dzisiaj ładny roller coaster jest. Tak właśnie. Ja już się na szczęście wytarłem, ale już w tym roku do spania muszę jechać. Maska błotna na twarzy przez całą wycieczkę. O, pięknie! I koniki są. Będziemy niedługo jechać przez miejscowość Ostrzyce, gdzie kiedyś, to tak prawie 20 lat temu, albo nawet lepiej, jeździliśmy z Rozim pod namioty. I tam jest takie pole namiotowe, nazywa się Ustolema. Może się tam na chwilę zatrzymamy ze względów sentymentalnych. I może właściciel przyjdzie i powie: a ja pamiętam cię, brodaczu. Ty takim Wartburgiem tutaj przyjeżdżałeś. Tak było. Ale zobaczymy, czy w ogóle jest ten sam właściciel, bo może już sprzedał. A nie wiem. Coś. Chociaż jak Ustolema, to chyba cały czas Ustolema. Ale to były fajne wyjazdy za młodu. Jak się jeździło. W sumie nie wiadomo po co my tam jeździliśmy. Ani nie piliśmy alkoholu. No jak nie. Ani nie mieliśmy dziewczyn. Więc taki wyjazd był. Nie no, akurat pamiętam. Czas. Chyba wrzucę takie zdjęcie, gdzie jest pełno butelek i są dziewczyny, także. Może ty byłeś na innym wyjeździe. Miało być, żebyśmy grzeczni kulturalnie, a to zawsze wyciągniesz. Ale byliśmy kulturalni i grzeczni. Że chlaliśmy wiecznie. Czyli nie można kulturalnie pić alkoholu? My tak robimy. Tylko kulturalnie. No. Chciałem chłopaki powiedzieć, że to prawie jak Bieszczady, ale z drugiej strony prawie jak Suwalszczyzna. Przypomina mi się tegoroczne Green Velo. Podobny skład, tylko, podobne podjazdy. Tylko, że tamte podjazdy były na szutrach. Nie, no co ty stary. Też tam nie, po asfaltach tam troszkę wcisnęliśmy. To co Wojtusie lubią najbardziej, podjazdy. Nie? Ka Wojtas raz na nowym rowerze, to już go nie dogonimy. No nie ma szans. Może tak ku nas pokrzywy i to bez powietrza w kołach. Ja mówiłem od razu, może że kupowanie gravela przez Wojtasa to nie jest najlepszy pomysł. Już po Ostrzycach jest, nie? Nie ma go. No tak w ogóle to Wojtas mówi, że jest chory. Mówi Wojtas, że jest chory, a i tak jedzie najszybciej. A co mu jest? Podobno wypalenie zawodowe. Ale to też choroba. Ma na to L4? Nie no, miał gorączkę wczoraj, 40 stopni jeszcze. No ale mówi, że nie może odpuścić takiej jazdy. O, patrz. Już wraca z Ostrzyc.
No i jak tam w tych Ostrzycach? Dobrze jest? Ciekawego nie było, jak widzicie dosyć szybko wracam, więc... Jak ci się rozi podoba ten troll? Troll jest gites, ale go chyba nie było za naszych czasów, co? Nie, za naszych czasów nie było niczego. No właśnie. To w ogóle Ostrzyc nie było. Tego znaku też nie było. Sklep spożywczy. Przecież to nie było sklepu. Dobra, musimy jechać, bo Paweł się zgubił. Tak. Albo już pojechał rozpalać. Ale ma tylko wodę, a nie ma ani gazu, ani kuchenki. Rozi, pomoc, z którego skakałeś do wody. Na banie. Pamiętam, że z tego przystanku PKS szliśmy, nie było pobocza, nie było niczego, a teraz zobacz, jaką masz piękną drogę. No, no tak, bo my tu przecież nawet PKS-em jeździliśmy. Tak, PKS-em się jechało. Kajaki, co jakiś czas przewijają się w naszych opowieściach, a z tego miejsca za mną kiedyś już startowaliśmy na spływ kajakowy. Też mam nagrany. Ale nie wiem, czy kogoś interesuje rajd with me na kajakach. Dajcie znać, jeśli tak, to może coś wrzucę. Kawka zrobiona? Dopiero panie przygotowujemy stół. Bo taką mam fajną, mieszankę warszawską. Słuchaj, zobaczmy. 70% arabika z Kolumbii, słuchaj, i 30% robusta z Indii. Ja mam tylko jedno pytanie, czy była droga? Widzowie zapłacili. Widzowie zapłacili, no dobrze. Czyli tania. Czyli dobra. Bo pamiętaj, że my tani rzeczy nie preferujemy. Bardzo dziękujemy za postawione kawki. Ty, ale to trzeba otworzyć dopiero, tak? Nie, to... Ja już próbowałem w domu, także... Możesz sprawdzić. Tak, jak to się otwiera? O. Zipper. Tutaj musisz otworzyć, człowieniu. To ja nie mam takich rzeczy, ja to w słoikach wszystko trzymam. Ładnie pachnie? Pachnie. Jak kolumbijska kawa. Kolumbijska z Indii. Żeby nie było, to tu mam pusto, tak? Że dosypujemy tylko taką, a nie, że będziemy oszukiwać. Wodę z jeziora niesiesz? Chcesz trochę? Będziemy teraz pić wodę z jeziora? Gul, 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 gul. Zostaw tego batona. Jeszcze teraz zje batona, to już w ogóle wyrwie. Właśnie, ja uważam, że powinniśmy to sobie zabrać. Zjadł już banana, teraz zje batona proteinowego, także on znowu strzeli nam. Weź mu odkręć. Jeszcze zapiję kawką. Weź mu wentylę odkręć. Trochę spuścimy powietrza, to nie będzie tak szybko jechał. Jak to mi w życiu wrze? No to wrze. Jak trasa? Dzisiaj ósemeczkę robimy. Tutaj widać. Ile jeszcze tak do zamknięcia tej pętli? Ja bym powiedział, że robimy 5 km. Tutaj musimy domknąć. I do domu. Kawa do French Pressu, pamiętajcie, 95 stopni. I grubo zmielona. Ja, ty sprawdź, czy ona ma 95 stopni palcem. Ma? A, jeszcze ma 98. Nie włożyć. Czeka, 97, 96, 95. Rowerem wodnym. Wojtas, pokaż kubek, jaki masz fajny. Mam taki bardzo fajny kubek, który dostałem na urodziny. Właśnie na takie wyprawy fajne. Od dobrych znajomych. Tak? Od kogo? No. A ty dobrze wiesz, od kogo. Specjalnie ci taki ciężki kupiliśmy ten kubek, żebyś za szybko nie jechał, ale to jednak się nie sprawdza. No to właśnie dzisiaj pokazałem, jaki ciężki był, że dwa razy sobie pod tą górkę podjechałem, co oni raz, więc... Spuściłem trochę powietrza, teraz już powinien jechać wolniej, ale to się okaże. Terrorysta. Jak idzie robić napad na bank, tylko nie wie, że jest zamknięty w niedzielę. Jest klient na czekoladę. Dobre? No tak, w listopadzie to tak ciężko coś znaleźć do jedzenia. Jak kawka Rosie, ta nowa? Piłem lepsza. Czyli jednak nie podpasował ten skok, no cóż. Chyba taka mieszanka warszawska. Mi smakuje całkiem, ale
Rozi to lubi takie kawy tanie, ale on ma te swoje małpki, które zjadają kawę, trawią i potem ją wydalają. I on to potem przepala i właśnie taką kawkę sprzedaje. Jak te małpki? Bo teraz zima, to do Afryki je odesłałeś? Nie, rozpinny ty trzymam, tam mam ciepło. Tutaj byliśmy na kajakach i tu pamiętam stąd, że tu jest takie spiętrzenie za chwileczkę. I była fajna taka traska tutaj. Dużo wody ci się nalało do kajaka? No mi zawsze się dużo wody nalewa, bo jestem ciężki i zawsze jak go dociążę, to mi się dużo wody nalewa. O, kolejny podjazd. Dla niektórych jest to pierwszy podjazd, bo szlak kamiennych kręgów sugeruje się zacząć w Ostrzycach i skończyć w Ostrzycach. My akurat zaczęliśmy w Somoninie, no bo tak wypadła stacja PKM-ki, ale pewnie jakbyśmy jechali autem, to byśmy zaczynali właśnie w Ostrzycach, czyli trasa wita ciekawym podjazdem. Rozi burgery tam były. Jeszcze świeże. A dzisiaj będą burgery na obiad? No nie. A co będzie? Co dzisiaj no gotujesz? To był obiad. To był obiad? A? Oreo? Dzisiaj jest krótka wycieczka. Oreo malinowe na obiad? My dzisiaj bez burgerów. Dzisiaj mamy wycieczkę, że przed obiadem kończymy. O nie. Taką? Ja się nie bawię w takie krótkie wycieczki, ja chcę dłużej. Musisz coś wymyśleć. Dobra, daję ci jeszcze 10 km, pomyśl. Przecież mamy 7 km do końca, takie 10. Zobacz, jest w Pokaszubsku. Umiesz? Tak. Miejscowość w Pokaszubsku nazywa się Ramleje. Elegancko. Dajemy radę, dajemy. Cały czas góra, dół, góra, dół, ile można. No to takie Kaszuby. Daleko tutaj jeszcze? Są rynny polodowcowe. A ty wiesz, co to jest ta rynna. I polodowcowa. To się na tym znasz. Tak, żeby to było, nie żebyście mogli... Niedługo będziemy domykać pętlę. Szlak nazywa się Kamiennych Kręgów, a tak żeby być szczerym, no to tylko te kręgi, które mieliśmy na początku, mijaliśmy. Także trochę czuję niedosyt i no nie naładowałem się mocą. W zasadzie to już mamy końcówkę trasy, nie? To jest bardzo fajny szlak. Tam pomijając już te kręgi, ale fajna nawierzchnia. To, że oznakowana, to już Maciek mówił, super. I bardzo mało jedzie się jakimiś głównymi ulicami. Teraz ustawiam albo ścieżki rowerowe, albo drogi fajne, ubite, szutrowe, także naprawdę rekreacyjna traska. To jest trochę górek, bo tam około 400 metrów przewyższeń. No ale to takie fajne no, nawet. Nie licząc tych kocich łbów, bo to no, już to taka wersja dla hardkorów, ale... Kocich łbach, ale tak to można zawsze wprowadzić tam rower, więc no, jak polecamy tą traskę. Ktoś nie daje rady, to elektryka sobie kupcie. Ride with me approved. Approved, zdecydowanie. Wróciliśmy do punktu wyjścia, jednak zmieniam zdanie, ten szlak jest beznadziejny. Albo przegapiliśmy jakieś kamienne kręgi po drodze, albo generalnie były tylko jedne. Jak były tylko jedne, to słabo. Słuchaj, musimy doczytać, bo nie jest możliwe, żeby szlak kamiennych kręgów miał tylko jedne kamienne kręgi. To trochę tak... Słabe. Miało być dużo. A były jedne. No nic. Jedziemy teraz do Egiertowa na hamburgera. Rozi stawia. Same podjazdy w tym Somoninie. Ty, chyba dużo kasy im wisi. Ale Andrzeje wredne. Szarpały prawie za nogawkę. Daleko tej górki jeszcze? Już się wypłaszcza przecież, nie było aż tak źle. Tylko 1,5 km podjazdu 10%, no chłopaki. Co, już nie podoba ci się ta wycieczka, tak? Fido, nienawidzę cię. Mówiłem ci to już dzisiaj. No tak parę razy. Wybrałeś drogę, 4 km i 300 metrów przewyższeń. No co, my w Bieszczadach jesteśmy? Mogę powiedzieć coś? Do ciula. To nie ja wybierałem. No jak ty? No nie, tu... tym razem stary wpisałem Egiertowo w Wachu i to Wachu tak wyznaczyło. Powiedziałeś to skręćmy. Kupisz mi wszystko? Kupię ci wszystko, Matusz. Co byś chciał? Podwójny hamburger ze wszystkim, ja mogę, kawa. Mogę ci kupić espresso tylko. Espresso? Lubię espresso, kup mi. Świetnie to zorganizowałeś ognisko. Pa. Masz taki w domu? Pokaż. Prato. Ciach, ciach. Ty, a to tak, też... Taki unboxing burgera. A to też na testy dostaliśmy? Tak, tak. To dostaliśmy też na testy. Także miało być ognisko kiełbaski, ale jesteśmy leniwi. I generalnie Rozi upolował burgery. W ogóle chciałem powiedzieć, że trasa z
Somonina do Egertowa to jest zła trasa. No, chciałem to rowerem jeździć. Trasa jest dobra, tylko że jedziesz główną szosą i cały czas pod górę, ale już z powrotem będzie lepiej. Z założenia chciałem, co chciałem? Jechać, jeździć rowerem do PKM-ki, jak będę tu kiedyś mieszkał. No. Ale to chyba jest bez sensu, chyba kupię samochód jednak. Albo kup sobie rower elektryczny po prostu. A ty Wojtas, a gdzie jest twoje jedzenie? W żołądku, a gdzie ma być? No, Wojtas to już, Wojtas to na raz zjadł. Powiem wam, że dobry. Approved? Approved, to prawda. To z tych krówek, co mijaliśmy, nie? Hamburger na pewno dobry, ale minus jest taki, że nie ma mydełka bananowego, tak jak na Orlenie w Brusach, także... Niestety mydełko nie jest bananowe, więc odejmujemy punkty za mydełko. Tam gruba strategia idzie. Pojedli hamburgerów i teraz nie wiedzą, gdzie jechać. No jak tam panowie, ustalone? Możemy sobie jechać do lasu tutaj. Idziemy do lasu. Powiem ci, że ja już mam górę Gdośna dzisiaj. No nie przesadzaj. Ja mam taki limit, 500 metrów w górę. A to już przekroczyliśmy 500 w górę? Widzieliście cenę benzyny? 666. You know? Halloween. No, przypadek. No stwierdziliśmy, że pojedziemy do Roztoki. Zrobimy kółko wokół jeziora. Dobra. Tego małego i wrócimy tu i jedziemy do... Czyli Roztoka. Roztoka. No i padło na to, że jedziemy do miejscowości Roztoka, gdzie zrobimy sobie pętelkę wokół jeziora i następnie będziemy kierować się z powrotem do Somonina. Andrzejku, co tam? Wszystko dobrze? O, mały. Fajny taki był. Smuteczek miał na twarzy. Andrzejku, ale ty masz kondycję! Nawet Rodiego dogonił. Już? Dalej nie jedziesz? Z nami? Nie. Dawaj, dawaj. Sikuj i biegniesz. Ja nie. Andrzej nie odpuszcza. Jednak trening musi być. Całą pętlę robi. Prowadź. Prowadź. Andrzej, prowadź. Wreszcie wycieczka zaczyna mi się podobać, bo kręcimy kilometry zamiast zwiedzać, bo zwiedzanie jest słabe. Jesteśmy w Egertowie. Przy OSP. Przy Straży Pożarnej i tutaj jest punkt naprawy rowerów i nawet z pompką i z kluczem i z miejscem na rower. Bo oceniamy jakość gmin, wsi po tym, jakie mają stacje naprawcze. A o czym świadczy? Trochę się buja, ale to nie szkodzi. Najważniejsze jest to, co są klucze. Są klucze, to dobra gmina. O, ciężka. Łocie, ale jaki zestaw. Brać, wypierać. Wszystko jest. Nawet przymiar do łańcucha masz. Ja pitole. Ale zestaw. I łyżka. I do łańcuchu do tego. Skuwacz. I do szprych różnych rozmiarów. Ale multitools. Ja myślę, że jest 15 na 10. Pytanie, czy jesteśmy z tego w stanie używać? No. Zobaczmy. Oczywiście. Tu wjeżdżasz rower. Aha. A to w ogóle nie używane. Może nowy. Ja może to dopiero postawili wczoraj, nie? Ale wysokiej jakości. Wypas. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Prościutko w dół do Somonina. Jeszcze mamy mnóstwo czasu do odjazdu pociągu. Dojechaliśmy do Somonina. W tempie oczywiście naszym, czyli średnio nam wyszła 14, około 13-14. Więc było dobrze. Oczywiście jechaliśmy cały dzień, od świtu do zmierzchu. Cała wycieczka to 60 km, z czego szlak Kamiennych Kręgów to około 33 km. Dla mnie ten szlak jest dużym rozczarowaniem. Rozi mówi, że nie było tak źle. Znaczy trasa fajna, tylko że oczekiwaliśmy Kamiennych Kręgów, no bo skoro szlak Kamiennych Kręgów, no to powinny być Kamienne Kręgi. Ale mogły być inne Kamienne Kręgi, o których nie wiedzieliśmy, na których jeszcze nie byliśmy. A tak naprawdę to się nazywało chyba Kamienne Wesele. Był tam kopiec, na początku filmu widzieliście. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Znaczy nie, no to było... Ale wydaje mi się, że więcej nie było, bo na tej mapie był tylko te jedno zaznaczony punkt z kręgami, a tak to były tylko górki pokazane, a górek było dużo, to fakt. Mi się wydaje, że założeniem tej wycieczki jest to, żeby wystartować z Ostrzyc, tam gdzie jest teoretycznie początek szlaku, dojechać do Kamiennych Kręgów, które są w połowie drogi i wrócić do Ostrzyc. I to jest takie założenie tego szlaku. My to zrobiliśmy z Somonina, także trochę inaczej ale też fajnie. No.
jak się jedzie Wojtasa? Bardzo wygodnie. Trochę sytuacja cię zaskoczyła, co? Troszeczkę, ale dlaczego Fido mówiłeś? Ja chcieliśmy jechać na kołach, a ty mówiłeś, żebyśmy jechali pociągiem z powrotem. Przynajmniej byśmy siedzieli, a tak to trzeba stać godzinę. Ale jak też mówił, że mógł wziąć samochód, to ty nie, że po co, że pojedziesz pociągiem. Ja lubię tak w takich warunkach jechać. Pomorska Kolej Metropolitalna, każdego zabierze, nie ma problemu. No jak nie macie biletu na rower, to tu zakładamy, że parę osób nie ma, no nie ma problemu. Ale jak macie, to też nie macie pewności, że się zmieścicie, także no, działa na przykład, my na przykład mamy bilety, nie? Ale ledwo wyszliśmy, nie? Żeby nie to, że Rosji taranem wszedł do środka i utorował nam przejście, to byśmy się chyba nie zmieścili. No tak było. Także, no. Dobrze, że to w Polsce, bo jakbyśmy byli za granicą, to nie wiedziałbym jak powiedzieć, że proszę opuścić te miejsca. Excuse me. Excuse me, von. Excuse me, von. No dobra, no słuchajcie. Dzięki za oglądanie i do następnego. To były zdecydowanie niezapomniane chwile. Zdecydowanie PKM-ka w tamtą stronę była lepsza. No nie zapomnę tej przygody, ale szczerze, no to, że Rozi się wcisnął, to respekt dla niego, bo ja już miałem wizję powrotu na kołach. No ja podobnie. Także. Dzięki Rozi.